Przeglądam sobie statystyki kanału od kilku tygodni i no, powiem wam, że są dosyć żałosne. Zobaczcie, ostatnie filmy naprawdę nie generują w ogóle wyświetleń, no dobra, tego nie liczymy, a naprawdę jest dosyć słabo, a subskrypcji mam coraz więcej i więcej, a jakby zasięgi mi spadają, nie wiem, trzykrotnie mi spadły od jakiegoś czasu. Zobaczcie, weźmiemy sobie cały rok i jak spojrzymy na cały rok, to zobaczcie, tutaj na przykład kanał generował 450, 500, 530, 530, znowu 500 i to na przestrzeni miesięcy generował takie duże zasięgi, nie? Nawet jakieś tutaj 300, 400 i tak dalej, a dzisiaj, kurde, on jest ledwo w stanie wykręcić jakieś tutaj 150, 190, mega słabo. Subskrypcje ostatnio to są już w ogóle mega żałosne. O, minus jeden, no to nieźle. Powiem wam, że naprawdę chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał, więc jeżeli moglibyście, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję zostawcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i potem, nie wiem, oglądajcie te więcej filmów, jak wrzucam, bo mam wrażenie, że ludzie przychodzą, subskrybują raz na jednym filmie, już nigdy nie wracają. A, taka ciekawostka, osoby, które jakby mają dzwoneczek włączony i powiadania z YouTube, to jest aż 163 osoby z kanału, a na filmach ma po 20 wyświetleń, że to jest 1/8 z tego. Beka w to trochę, nie? Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy zostawić łapkę w górę, to po prostu pamiętajcie o tym, żeby to zrobić, ok? Bo to naprawdę pomaga to w zasięgach, naprawdę prosiłbym o to, żebyście zostawiali łapki w górę i nie wiem, wracali do filmów w przyszłości, jak będę robił więcej. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft 1.17 Survival i w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, zenchantowałem sobie całą zbroję. W ogóle spójrzcie na to, nie enchantowałem żadnej książki, dosłownie kliknąłem raz w poziom 30 enchant i wszystko to, co tutaj jest, się pojawiło. Unbreaking 3, Protection 3, Aqua Affinity i Respiration 3, wszystko na raz się pojawiło. Nigdy chyba jeszcze nie miałem czegoś takiego. Ta klata również za pierwszym razem od razu trafiło mi się to, co jest zenchantowane tutaj. Spodnie troszeczkę gorzej, bo tylko Protection 4 będzie trzeba sobie tutaj jeszcze Unbreaking 3 załatwić. Butki Depth Strider 3, Protection 4. Na butach mi najbardziej chyba zależało na tym, żeby było Unbreaking 3, ponieważ są złote, ale nadal są to całkiem spokęczone i zaraz się chyba dzień kończy. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na raid, ponieważ na pewno będę chciał dużo sobie handlować wieśniakami, różne rzeczy sobie po prostu przeprowadzać. W szczególności, że do Netheru niedługo pójdę poszukać twierdzy i od razu pójdziemy do Endu, będziemy mieli elytrę i będę mógł sobie podróżować jak człowiek. Zrobię sobie ten raid, żebym ja mógł, żebym był wolny, ponieważ w poprzednim odcinku, tak jak powiedziałem, mówiłem, że poczekam na was, jak się raid trafi przypadkiem mi, to będę musiał poczekać na was, no i już tak jakby wiecie, nie muszę czekać na was, jeżeli to zrobimy dzisiaj. Słońce sobie zaszło, chyba mogę już, nie, jeszcze nie mogę. A ja w międzyczasie zamknąłem okno, którego zapomniałem zamknąć na początku, więc jeżeli były jakieś malutkie hałasy możliwe, słyszałem przez jakieś pierwsze właśnie tutaj minutę, to przepraszam, ale miałem po prostu otwarte okno. Dobra, gościu, kurde, dawaj mi szybko, idę spać i idę na tego raida. Ja nigdy w życiu nie robiłem raida, ale oczywiście wiem, jak on wygląda. O kurde, tarczę musisz sobie przecież zrobić. Absolutnie tarcza 100%. O, ej, poczekajcie, wiecie co? Chyba będę wolał założyć te jednak budki w tym momencie. Po pierwsze dlatego, żebym chciał zostawić te do netheru, a po drugie one dają więcej jakby protekcji. Mam tutaj, zobaczcie, no jakby tyle, nie? I jeszcze mam w ogóle 30 poziom, więc myślę sobie tak, bo fajnie byłoby siekierą atakować. W ogóle właśnie, weźmy sobie 4 żelaza, bo cały czas tu chodzę, nie wiadomo po co. Co ja tu robię? Niech tu... No. Muszę uporządkować ten ekwipunek troszeczkę bardziej. Zboże sobie tutaj wrzucę netherowe cegiełki. Dobra, do różnych rzeczy to wrzucę póki co. Ten nie będę wykidał, się jeszcze przyda. To też wrzucę do różnych póki co przynajmniej. To do mobów oczywiście. To chyba... Nie, to do surowców musi iść. No tak. I książki chyba też do różnych, tak myślę sobie. Z jednego żelaza zrobię sobie tarczę, która jest absolutnie niezbędna, żeby dokonać tego raidu. W szczególności, żeby się przed tymi ravagerami, no wiecie, tymi takimi dużymi takimi jakby koniami, ale to
które są takie słonie bojowe, coś takiego bym powiedział raczej. One są jednymi z najniebezpieczniejszych mobów w Minecrafcie obecnie, ale myślę, że damy radę sobie z nimi, jeżeli jesteśmy, wiecie, w tak dobrze jakby dozbrojeni. Po drugie, zrobiłem sobie siekierkę, ale chciałbym sobie zenchantować miecz, ponieważ załóżmy na przykład, że trafi mi się sharpness 4 na mieczyku, no to będę miał zdecydowanie większe szanse jakby na wygraną, jeżeli będę zadawał aż tak dużo obrażeń. Knockback 2, proszę, niech będzie sharpness 4. Sharpness 3, w porządku, to nadal zadaje w tym momencie więcej niż siekiera. Znaczy, okej, okay, zadaje dokładnie tyle co siekiera, ale dużo szybciej atakuje. Na dodatek jest Sweeping Edge 3, bardzo lubię ten enchant. Zaraz wam wyjaśnię, co on robi. No i Knockback 2, czyli odrzut, będziemy odrzucać po prostu przeciwników, co może na kuszników nie jest aż takie dobre, ale o ile... Oj, przepraszam. Mam nadzieję, że Ravagery mają, nie są oporne na knockback. Jeżeli są, no to troszkę przypał, ale jeżeli nie są, to będziemy mogli ich odbijać. Sweeping at 3. Ogólnie to jest najwyższy poziom tego enchantu, który chyba zapewnia 100% wartości, którą zaraz powiem, ale ogólnie jeżeli uderzymy mieczem, tylko i wyłącznie mieczem obecnie w Minecrafcie, w Hobo Old wersji 1.9 już, to mi się naprawdę wydaje dosyć nową jakby taką rzeczą w Minecrafcie, ale to chyba dodano w 1.9, no właśnie, raid, zaraz się tu zaczną respić ludzie. Dzwon, muszę bardzo szybko uderzyć w dzwon i szkoda, że tu sobie są golemy ogólnie, bo ja myślę, że sobie chyba poradzę sam. Weźcie się, schowajcie do domów, co czy coś. No. Tam są, okej, widzę ich. Czy tutaj będzie ich dużo więcej, czy oni na przykład tutaj jest tylko czterech ich? Nie jestem pewien, jak to do końca działa, ten raid. Wiem, jak on mniej więcej oczywiście działa, ale do końca to tak nie do końca. Dobra, dwóch zabitych, dwóch zostało. Oczywiście u góry widać, ile pozostało. Zobaczcie. Jak walnę go, to tutaj pojawia się taka cząsteczka, jakby taki biały pasek. I to jest indykator, wskaźnik to się po polsku mówi na to. Jest to wskaźnik tego, że bijemy obszarowo i bijemy po bokach również moby. Na przykład jakbym walnął na przykład w krowach mieczem, to byście to zauważyli. Czekajcie, czy stamtąd skąd słychać? Nie, może niekoniecznie to tak działa, ale w każdym razie... A to są... Ojeju, to są windykatorzy, kurde, windykatorzy chyba są nawet jeszcze bardziej niebezpieczni niż normalni, no jakby inni, po prostu wojownicy tutaj. Dobra, ile ich pozostało? A, to się nie wyświetla wszystko, tak? Ja myślę, że się wszystko wyświetla, dobra, ale będę chciał na pewno zjeść sobie. Halo? Pomocy? Znaczy pomocy, jej nic mi nie jest, ale troszeczkę przesadziłem ze zdrowiem. Not today, thank you. A to nie był przypadkiem inny enchant? Możliwe? Znaczy enchant, jej, ciągle mówię na to enchant, to jest oczywiście advancement. Chodzi mi... oczywiście... Czekajcie, nie, o czym ja mówiłem? Ach tak, Sweeping Edge. Sweeping Edge, jakby, jak walniemy... coś takiego, jak walniemy obszarowo, to ogólnie zadajemy obrażenia takie, że o Jezu, jest ten słoń, jest ten koń, ale nie ma tam nikogo na górze. Ojeju, to może się okazać naprawdę niebezpieczne w tym momencie. Ojeju, może naprawdę się okazać bardzo niebezpieczne. Wiecie co, ja bym użył jakiejś tutaj obrony raczej terenowej bym użył, w sensie użyłbym ukształtowania terenu, żeby uciec na chwilkę. Dobra, będę się leczył w tym momencie. Chcę tylko, żeby on zginął. Jeżeli on zginie, to będę relatywnie bezpieczny. No, znowu będę musiał się uleczyć. Pobiegajmy sobie troszeczkę, to szybciej się uleczę. Dobra, leczymy się i teraz walni mnie. Okej, czyli można się tak bronić przed nim, tak? Tak, można. Okej, to jest bardzo fajne. Bardzo fajna wiadomość dla nas. O, no i zarąbiście. Zabiłem go w takim razie teraz. Tutaj są też windykatorzy, w sensie ci jakby walący, dawaj go na łeb, dawaj go. No i ładnie go walnąłeś, golemie tutaj. Nie chciałbym tych golemów naprawdę stracić, wolałbym gdyby takie, o Jezus. Wolałbym gdyby takie golemy na przykład broniły wioskę przed zombie czy coś takiego, bo to nie jest aż takie zagrożenie dla villagerów. W sensie villagerowie oczywiście będą umierali. Chwila, wiedźmy? Czekajcie, wiedźma też jest częścią tego raidu? Nie. Naprawdę? Wiedźma częścią raidu? What? Od kiedy? Pierwszy słyszę w życiu, żeby coś takiego było, ale beka. Dobra, no trudno. W każdym razie, zadajmy tylko i wyłącznie jedno obrażenie, nieważne czemu i nieważne co, jeżeli uderzymy tak obszarowo, ale Sweeping Edge sprawia, że jakiś procent... Co się stało? Czy to jest crash jakiś naprawdę? Skraszowała mi gra, czy co? No tak mi mega zalagowało.
Chciałbym powiedzieć, że ta gra komputerowa jest bardzo mocno żałosna, ponieważ w tym momencie straciłem cały progres raidu, który był, dlatego wejdę sobie po prostu na tryb, rozpocznę raid i wejdę na tryb kreatywny i po prostu powrócę do takiego postępu, jaki mieliśmy. Jeżeli tak chce ze mną grę pogrywać, ja będę też tak z grą sobie pogrywać. Okej, dobra, to powinien być chyba ostatni członek raidu. Wydaje mi się, że mieliśmy wcześniej jakieś emeraldy, niestety już ich nie mam. Zobaczę może sobie, jaki miałem tam lucik, chociaż no wiecie, nie pamiętam go, nie kojarzę konkretnie, mogę go źle, nie będę raczej ryzykował dodając sobie źle, bo myślicie, że to oszustwo czy coś, a ja wiecie, raczej nie oszukuję, znaczy jakby nie oszukuję i raczej staram się, żeby ludzie tak pomyśleli, że nie. Czy naprawdę, który golem? Gdzieś jest golem, który teraz w tym momencie, tam, okej, dobra, widzę ich. Czy jest ten duży gość? Nie ma słonia bojowego, okej, no to w porządku. Wal wiedźmę, błagam, wal wiedźmę golemie. Chyba wiem już, że on umrze, tak mi się wydaje. Czy ja dostałem regenerację od wiedźmy? Kurde, mam książkę otwartą, to nie widzę przez to. Tak, dostałem regenerację od wiedźmy w każdym razie. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze jest jeden jakiś nie, koniec raidu, okej. Dobra, mogę wam nareszcie wytłumaczyć, co to jest Sweeping Edge. Sweeping Edge. O kurde, dobra. Najlepiej byłoby rozdzielić ich wszystkich w tym momencie. To, co tam się dzieje, to jest po prostu wow, dosyć nierealne. Dobra. Was, ciebie najpierw, typiarzu. Dobra. Ciebie, tutaj dwóch może tych gości jeszcze. Dobra, ładnie. Nice. Tutaj jest dwóch kolejnych gości. Dobra, weźmy tego emeralda. Dobra, czemu ja powinienem na dwa kryty zabijać tych gości, a coś mi nie wychodzi. Wydaje mi się, że golemy już, że już jest po golemach. Golemy założone są bardzo, bardzo dobre w walce z tymi dużymi gośćmi i... to nie było zbyt fajne. W sensie jakby... Dobra, spróbuję zabić go tak na hama. Dobra, prawie, chyba się udało. Już powinien chyba nie żyć. No dobra, teraz nie żyje. Trochę długo mu to zajęło, ale uważam, że szybciej powinien zginąć. Sweeping Edge, jeju. Sweeping Edge działa w taki sposób, że jak otrzymujemy, zadajemy tylko jedno obrażenie obszarowe takim mieczem, to Sweeping Edge w zależności od poziomu jakiś tam procent naszych obrażeń zadajemy. Wydaje mi się, że to jest jakieś, nie wiem, 50, 75% i 100%, tak mi się wydaje. Ewentualnie trzeci poziom może zadać, nie wiem, na przykład 75%. W każdym razie, gdzie jest ostatni ten członek rajdu? Na pewno nie może być tutaj w pobliżu, bo golem by już się na niego fokusował. Czy ja tam widziałem członka raidu? Nie wiem, wydawało mi się. Kurde, halo, co jest? Gdzieś musi być jeszcze jakiś jeden łucznik albo Windicator. Tu jest chyba Windicator, tak? Gdzie on tutaj? What? On obkrąża ten dom? Czekajcie, co się z nim stało? Oj, golem zginął słowo. Ale dobra, walę cię na łeb, gościu, za zabicie golema. Dobra, git. I to jest ostatnia... Nie, to już przeszliśmy ten raid. Ale to było łatwe, to był bardzo krótki raid, bardzo szybko jakoś tak. Co ciekawe, mamy Totem of Undying, nie spodziewałem się... Chwila, gdzie tu są fajerwerki, what? O, a chyba villagerowie puszczają fajerwerki, tak? W takim razie. Dobra, będziemy musieli sobie więcej raidów w przyszłości zrobić, bo to było bardzo fajne dla mnie, bardzo mi się podobało ta walka i ogólnie to, co robiliśmy. Jak tam zbroja? W porządku, jest git ze zbrojką. No dobra, mamy w ogóle 30 poziom, mógłbym sobie zenchantować książkę? Dobry pomysł, więc pójdźmy sobie do domu, czyli sobie to zróbmy, ale najpierw może sprawdźmy jakieś sceny, czy jak tam się zmienia ją. Przepraszam bardzo. Bardzo ładnie się tak naprawdę te ceny zmieniają, bardzo duża tutaj jest zniżka, tu jest w ogóle super zni... Ej, papier? Ej, ja muszę wykorzystać to, że jestem Hero of the Village i ja mam mnóstwo przecież papieru i przecież mam nadal jeszcze mnóstwo trzciny. Tam jest ta trzcina przecież. Ja idę po tą trzcinę bez kitu i idę się handlować z tym typiarzem. Jest limit, on nie wyhandluje się ze mną jakoś mega dużo, ale jednak trochę z tego na pewno uzbieram. Tylko ta trzcina jest głównie dwupoziomowa, a powinna być raczej głównie trzypoziomowa. Ja myślę, że ona powinna być już w pełni wyrośnięta we większości miejsc. Ona jakoś
się z nim. Trzcina karłowata, no super, ale to może by w prawdziwym życiu coś znaczyło dobrego, ale tutaj im mniejsza trzcina, tym gorzej. Im większa trzcina, tym lepiej, nie? No kurde, bez kitu. Widzowie, okej, okay. Mon HS. Nie przemyślałem jednej rzeczy, że noc się robi. Dobrze, że ja w ogóle przemyślałem, żeby pójść spać przed tym raidem, bo przecież znając mnie, to bym poszedł na ten raid, kiedy by się wieczór robił. A całe szczęście akurat tak się zdarzyło, że szedłem spać sobie wtedy, więc tu przynajmniej dobrze, że i tyle było. Ale zaraz się zrobi noc i mam nadzieję, że... Ja nie wiem, ile trwa ten Hero of the Village, ja nie wiem, ile będą trwały te przeceny ogólnie, ale lepiej, im dłużej, tym lepiej w ogóle. Bo może się jeszcze ten zrestartuje stok, czy coś takiego, w sensie, że jakby towary mu wrócą, temu na przykład takiemu kartografowi. Dobra, już muszę bardzo wracać, zaś tutaj zaczną wszędzie respić moby. A teraz przypominam, że wioska ma ograniczoną ochronę, bo w dwóch miejscach wioski, jakby przeciwny, były dwa golemy. Teraz tylko w jednym miejscu wioski jest tylko jeden golem, przez co część wioski jest nieosłonięta, a druga część jest słabiej osłonięta, bo jest tylko jeden golem jakby ogólnie. I to jest rzecz mega słaba. Nie mogę dopuścić do tego, żeby cokolwiek się stało któremukolwiek wieśniakowi. Mimo że wieśniacy się rozmnażają, to jeżeli cokolwiek się stanie któremukolwiek wieśniakowi, to jednak jest duża szansa na to, że, no jakby to powiedzieć, wszyscy z tej wieśniacy z tej wioski znikną. W szczególności, jeżeli noc by trwała długo i ja bym jakoś nie zwrócił na to uwagi. Lubię obudowywać wioski murami, jak mogliście zauważyć. Dosyć często nawet. I... O, creeper. Creeper? O! Co? Czemu ty nie płoniesz? A, bo jesteś przy wodzie, no dobra. Jak go wydupiło! Zapomniałem, że go tak wydupia. No właśnie, i na przykład na takich szkieletów to jest słaby ten knockback dosyć, nie? A na przykład na creepery jest bardzo dobry. Na creepery jest w ogóle prześwietny knockback. I dobry jest po prostu na inne moby atakujące melee, czyli jakby wręcz walkę w zwarciu prowadzą. Czy coś. Czy ja w ogóle nie powinienem, naprawdę, nie sprawdziłem, ile mam tego, właśnie, zenchantujmy przede wszystkim po pierwsze książkę, po drugie, nie sprawdziłem, ile mam papierów w bazie i to słabo troszeczkę. Dobra, okej. Papier, ile tutaj tego jest? Czekajcie, papier jest tutaj mało, ale trzciny jest bardzo dużo. No i oczywiście... Kurde, czy jak ja spadnę tutaj, tak, ja tu umieram XD, muszę sobie załatwić jakieś barierki tutaj. Będziemy rozbudowywać ten domek, nie obawiajcie się o to, będziemy bardzo dużo tego domku jeszcze rozbudowywali. 3 lapisu lazuli. Ja nie mam książki żadnej. Okej, książki ja wstawiłem tutaj, mam 3 książeczki i jedną sobie wezmę. W ogóle kusze, połączmy sobie te kusze, połączę sobie te kusze. Powinna być cała, prawie cała, to nie jest problem. I tak przy zużywaniu jakby... też stałaby się jakby prawie cała, czy coś, nie? Mógłbym z tego Kilofa spróbować zrobić Fortunę 3 i zamienić go, w sensie potem połączyć go z tym Kilofem. Sharpness 3, okej, okay, mógłbym połączyć to z tym mieczem na Sharpness 4, to byłoby całkiem fajne. Tylko ja te książki będę kolekcjonować, żeby po prostu expa nie marnować, bo załóżmy, że na przykład teraz postawienie tej książki kosztowałoby mnie 6 poziomów i musiałbym wrócić na poziom 21, a potem znowu bym musiał wyexpić na 27, na 30 i znowu bym mógł dopiero enchantować. A tak mogę sobie od razu z 27 na 30 enchantować i potem w zapasie będę miał ten poziom i dopiero wtedy sobie go zużyję, nie? A widzicie, Big Brain, o Jezu, czy znowu w ogóle skraszuje, Naprawdę skraszowałeś znowu w Minecrafcie? Naprawdę? Nie, okej, okay, tym razem nie skraszował. Minęło 10 sekund, czy ja może mam, czekajcie, pamięć źle przypisaną? Nie, no pamięć jest dobrze. Dziwne, nie wiem czemu taki gigantyczny lag był w tym momencie i nie wiem czemu wtedy skraszował Minecraft, bo wtedy nawet po 10 sekundach nic się nie stało. Nie wiem co tu się dzieje ogólnie. Sus jest ten Minecraft nowy, jakiś taki, o jest tutaj crafting, okej. Jakiś taki naprawdę bardzo sus, jakiś mocno niezoptymalizowany, a teraz nagle jakieś problemy się pojawiają, w ogóle dziwny jakiś ten jest Minecraft. Gdzie jesteś, panie papierniczy? Tu będzie pan papierniczy, nie? Bo to jest biblioteka. Ty chciałeś papier? Ty chciałeś... Czy... What? Ej, zmieniły się u niej w handle.
A nie, bo to nie kartograf chciał papier, a on ma bukszy. Ej, to jest całkiem nawet spoko. Gdybym wiedział wcześniej. Kurde bela. Dobra, zamienimy te 3 staki papieru. Tak, tak, wiem, wiem. Wiem, wiem, dziadzie. Dobra, poczekam, aż się polubi mnie bardziej. Okej, okay, w porządku. Looting 3! Damn! Kurde, powiem wam, nieźle. Chyba wezmę sobie ten looting 3, w sensie chyba od razu podejdę do tego typiarza i... Typiarzu? Daj mi po prostu tyle, ile możesz. I patrzcie, 16, okej. Okay. Looting 3. No. Czekajcie, tutaj mamy tak. 9 papieru i 3 skóry za emeralda, to ja mam 17 papieru. Nie no, papier zdecydowanie bardziej się opłaca. Ale looting 3, damn. To jest dobra książka, nie? No mi się podoba, kurde. Zabieram to ze sobą. Okej. Okay. Dobra, no nie, chyba wszystko, nie? Miał być ogólnie raid, był raid. Chyba będę kończył ten odcinek, tylko pozwólcie, że wrócę do bazy. Dobra, oficjalnie was żegnam już z tym odcinkiem. Widzimy się jutro o 18. Co dzisiaj zrobiliśmy? Zrobiliśmy dzisiaj raid. Mamy całkiem fajny loot. Przede wszystkim kusza. To mnie chyba najbardziej będzie... No nie, to nie będzie najbardziej interesować mnie z raidu. Ale na pewno bardzo będzie mnie to interesować. Będziemy tego używali zamiast łuku. Nie wiem, jaka jest różnica, szczerze mówiąc, między kuszą a łukiem. Możliwe, że na przykład kusza więcej zadaje obrażeń. Projectile Arrow. Można coś innego załadować do kuszy? Nie, niemożliwe. Pewno nie. Chyba, że to jest po prostu od razu do modów przygotowanie, nie? Jakieś, że mody mogłyby coś takiego robić. Właśnie, będzie trzeba sobie kiedyś zagrać modpack na 1.16. To będzie... No jakieś mody na 1.16 raczej może ogólnie. To myślę, że będzie całkiem spoko. Tak, i... zenchantowałem sobie mieczek, całkiem fajnie, i mamy looting 3, i mamy siodło, i mamy emeralda jednego, i to ten mam w Undying, i reszta rzeczy może nie jest aż taka ciekawa, ale ogólnie całkiem fajny dzisiaj był odcinek, całkiem fajny mamy z tego outcome, czyli jakby wynik końcowy tego odcinka jest bardzo fajny. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro o 18, ja póki co zmykam, trzymajcie się, no i cześć! Jezu, ale mi się sikać chce, a?